dla nas, może nawet bardziej niż dla spółdzielni, relacje z naszymi partnerami, z dostawcami są bardzo ważne. Panie prezesie, bo tu pan nawiązał do paru, sobie też zanotowałem, paru rzeczy ważnych, typu smak, typu standardy jakości, typu zaufanie, to w wielu wymiarach. Bo ja bym trochę jeszcze chciał do tej technologii, tych standardów higieny, jakości, inwestycji wrócić i do tego, tak jak pan powiedział, to też nie jest tak oczywiste w innych branżach, tak jak pan powiedział. Tutaj to, że krowa jest w laktacji, musi pan odebrać mleko, bo po prostu fizycznie nie ma możliwości go przechowywania, no jest kluczowe, żeby tą relację kontynuować. Natomiast też jest to kluczowe z perspektywy właśnie ciągłości biznesu i to tutaj też stawiamy tezę, że branża mleczna z perspektywy właśnie charakteru tej działalności wyjątkowo dobrze sobie poradziła z tym kryzysem, jak popatrzymy na versus inne branże, które nie są pod taką presją tej ciągłości działania, że państwo byli w stanie zarówno na etapie łańcucha wartości w postaci ogniwa do dostawcy, producenta mleka, jak i również przetwórcy zapewnić tą ciągłość działania. I tutaj też jak patrzymy, ile było tych faktycznie zakładów w Europie pozamykanych ze względu na to, że zakłady nie były w stanie zapewnić higieny odpowiedniej swojej ciągłości, żeby ta ciągłość była zachowana. Tutaj też można odnieść wrażenie, że polska branża, przez Polska rozumiem zakłady zlokalizowane, działające w polskim otoczeniu gospodarczym, że te inwestycje z ostatnich 20-20 paru lat teraz po prostu przynoszą efekty. I ten test covidowy jest tego najlepszym wynikiem. Czy tutaj ewentualnie ten wątek standardów produkcji, standardów bezpieczeństwa i tego budowania zaufania do państwa produktów i może pan jeszcze nam rozwinąć w kontekście tego testu covidowego? Więc jeśli chodzi o standardy jakościowe, to my, jak mówiłem, the sky is the limit, czyli dążymy bardzo wysoko. Poprzeczka, mało to, że leży wysoko, to jeszcze ją podnosimy cały czas. Nasze zakłady, a mamy ich dwa, mamy jeden w Kazimierzu, który się koncentruje na produkcji serów topionych, czyli przerób serów żółtych na sery topione i drugi zakład w Węgrowie, który od skupu mleka produkuje i koncentruje się na produkcji serów twarogowych i później produkuje sery żółte. Z tego również tam proszkujemy serwatkę i mleko. Te zakłady mają wysokie certyfikaty standardów jakości. Wszystko się zaczyna od dobrych praktyk, tak zwanych dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk higieny, które no chyba dzisiaj każdy szanujący siebie zakład powinien mieć. Poza tym są standardy, które są tak zwane określone w praktykach HACCP, czyli gdzie te niebezpieczne punkty, potencjalnie niebezpieczne punkty dla jakości są pod specjalnym nadzorem, są obserwowane i monitorowane cały czas. No i są standardy, których tutaj już nie każdy potrafi, powiedzmy tak, dość wysokie certyfikacje, na przykład standardów IFS albo VCR, albo jeszcze bardziej twarde, na przykład nasi, będąc jednym z dostawców dużej sieci fast foodowej. Ta sieć fast foodowa przeprowadza audyty, których chyba każdy dostawca tej sieci się boi, bo one są bardzo dokładnie i bardzo, bardzo ściśle pilnują koledzy jakości, nie tylko jakości, ale i świadomości, i kultury jakości zakłada. I te audyty są przeprowadzane regularnie. Osiągnęliśmy taki stan, że IFS, International Food Standards, przeprowadza u nas z reguły kompletnie niezapowiedziane wizyty, czyli pojawia się audytor i chce wejść na produkcję natychmiast, zobaczyć, czy jakie są standardy, jakie są kontroli, kontrolne mechanizmy i mało to, będzie pytał ludzi na liniach, czy wiedzą, co robią i dlaczego robią. I takie testy no, są dość poważne. I powiem też z dumą, że my przechodzimy przez te testy regularnie i bardzo dobrze. Także dla prezesa nie ma nic lepszego, że może spać spokojnie, że wie, że jakość jego produktów, którzy wychodzą, jest dobra i nie zagrażają nikomu i zdrowiu nikogo. A produkt oczywiście jest czuły, bo wszyscy wiemy, że mleko no jest aktywne, są tam bakterie,
i trzeba dobrze pilnować swojego produktu i czystości przede wszystkim we wszystkich nakładach. Ale myślę, że cała branża w Polsce i zwłaszcza liderzy rynku, dość duże spółdzielnie przecież, moi koledzy i konkurenci w pewnym sensie, dużo zainwestowali w jakość. Korzystając też dużo z inwestycji i funduszy europejskich, polskie mleczarstwo, jeśli się nie mylę, wzięło najwięcej pieniędzy z dotacji unijnych, jeśli chodzi o mleczarstwo, i postawiło bardzo nowoczesny sprzęt, który rzeczywiście pomógł, myślę, w pandemii też zapewnić, że wszystko przeszliśmy bardzo dobrze. Panie prezesie, to jeszcze bym chciał ten temat zaufania kontynuować, bo widzimy też, że konsumenci też oprócz tego, że faktycznie w mleczarstwie smak był jednym z głównych tych elementów, które wpływały faktycznie na to, jak konsument reagował na produkty. Natomiast powołując się tutaj na badania, wyniki badań Mintela, to widzimy, jak duży wpływ na konsumenta zwraca teraz na opakowanie i jego wpływ na środowisko. W 2020 roku 1/4 nowo wprowadzanych produktów na rynek produktów mleczarskich na rynek miała claim, że jest przyjazne środowisku. W 2010, 10 lat wcześniej, było to tylko 9%. Widzimy też, że 1/5 produktów prowadzonych ma oznaczenie, że jest z recyklingu lub sustainable. To jeszcze 10 lat temu było trudno dostrzegalne. I drugi wątek to jest ten regulacyjny, o który chciałem dopytać, że widzimy, że chociażby w kontekście zmian, które nadciągają, typu rozszerzona odpowiedzialność producenta, ten najbliższy okres stawia przed Państwem sporo wyzwań organizacyjnych. Jak Hochland przygotowuje się na te wyzwania związane z oczekiwaniami konsumenta dotyczących opakowań, a ponadto na te regulacyjne? Ma pan rację, jest to taki nacisk podwójny, nie? Po pierwsze, albo potrójny, bo bardzo często się mówi, że tam przemysł reaguje za wolno i dużo jest organizacji, szczególnie pozarządowych, które chciałoby widzieć szybciej. Ja często rozmawiam z swoimi synami na ten temat, którzy też mówią, no czemu wy nie robicie to i tamto i dlaczego wy wciąż sprzedajecie w plastiku? Bardzo proste pytanie i konsument sobie zadaje pytanie, no czemu to nie może być szkło na przykład? No to mówimy, no dobra, ale szkło w zakładzie produkującym tyle i tyle wolałbyś mieć na przykład, jeśli swoje dziecko dostanie produkt, gdzie jest szkło, czy jesteś pewien, że to jest bezpieczniejszy? No może i nie. No to może karton. No to ja mówię, no dobra, ale my mamy do czynienia z bardzo aktywnym biologicznym produktem, więc nie każdy karton wytrzymuje te wymagania, które my mamy. Zarówno z punktu widzenia ochrony samego produktu, ale i obróbki termicznej i tak dalej. Więc to jest bardzo skomplikowane. To jest bardzo skomplikowana transformacja, przed którą stoją wszyscy, szczególnie w branży mleczarskiej. Powiem Państwu na przykład, że są wykorzystanie plastiku. My to redukujemy. Na przykład nikt tego nie widzi, żaden konsument, ale zmniejszyliśmy w ramach dość dużego projektu, przy czym w całej grupie Hochland, zmniejszyliśmy wagę naszego skopka, w którym sprzedajemy na całym świecie Almetę, o 1 gram. Wydaje się, co to jest, no ale tych skopków trochę jest. I w końcu jest to 10% wagi tego produktu. My działamy w tym bardzo intensywnie i myślę, że wszyscy w branży, którzy się szanują, robią to. Nie tylko z powodu tego, że konsument na to patrzy, ale jak pan słusznie zauważa, również tego, jak nadchodzą nowe regulacje unijne, europejskie, ale nie tylko europejskie. Jeśli chcemy podołać tym wymogom, to musimy cały czas iść mocno do przodu i zastanawiać się nad różnymi elementami. W ogóle tak się składa ciekawie, że branża mleczarska moim zdaniem stoi przed takimi wyzwaniami trochę jak branża motoryzacyjna. U nich jest to diesel albo inny silnik spalinowy, a u nas jest to krowa, która tworzy jako żuwacz ma trochę tą produkcję metanu.
która ma odcisk tak zwany CO2 negatywny. I my musimy się z tym zmierzyć. My musimy iść w kierunku z jednej strony zmniejszenia naszego wpływu na środowisko. My akurat wzięliśmy zobowiązanie w swojej strategii firmowej, że co roku chcemy zmniejszyć to co najmniej 1,5%. Natomiast przejść również na inne energie, wykorzystanie fotowoltaiki, czyli cała część środowiskowa. Natomiast musimy się też zastanawiać nad opakowaniami. Mamy też całą mapę drogową stworzoną zmniejszania wagi albo udziału plastikowych opakowań, zmniejszanie produktów, które się nie nadają do recyklingu, czyli przejście do monomateriałów jako pierwszy krok, żeby recykling był możliwy, a nie składane kompozytowe materiały, jak to często bywało. Więc jest cała mapa drogowa, którą idziemy, natomiast czeka to, myślę, że naszą branżę szczególnie czeka kilka wyzwań, bo dla nas faktem jest, że dla niektórych produktów celowych nie ma na razie lepszej alternatywy opakowania niż plastik i musimy się zastanowić, jakim materiałem zamienić. Bardzo liczę na to, że badania nanotechnologiczne, inne mogą doprowadzić po prostu do nowych ofert, opakowań, na przykład kompostowalnych i innych, które jednak mają te specyficzne warunki ochronne i wytrzymają odpowiednie temperatury, ale są z materiałów, które się nadają do pełnego kompostowania. Jest to naprawdę duży temat i do tego dochodzą jeszcze wymogi inne, które są związane z zawartością samych produktów. Branża jest trochę pod obstrzałem, bym powiedział, i nie uważam, że jest to wyważone podejście do tematyki, czy mleko jest dobre, czy nie złe, czy jest złe. Bardzo często są to takie czarno-białe, jak mówiąc, krowa, czarno-białe takie opisy. Tak, ja też pomyślałem właśnie o białym mleku, prawda, w takich dylematach czarno-białych. Tak, wie pan, całe pokolenia wyrosły na mleku, a dzisiaj znajdują się ludzie, którzy po prostu to wszystko jakoś ignorują i mówią tylko o tym, że jakie to mleko szkodliwe i dla atmosfery poprzez metan i tak dalej. Ja myślę, że trzeba patrzeć na to w sposób zrównoważony i również z punktu widzenia diety. Na przykład nie jest pomocne powiedzieć, że właściwie jedynym produktem pozytywnym w żywieniu człowieka jest woda mineralna, bo nie ma ani tłuszczu, ani węglowodanów i tak dalej. No, spróbuj żyć jedną wodą mineralną. I próby, które dzisiaj są podejmowane, nawet łącznie z Nutri-Score'em, ja rozumiem to, natomiast jeśli produkty, powiedzmy, niektóre napojowe mające cukier albo inne dostaną wyższe oceny w tej kolorystyce Nutri-Score na przykład niż sery, to ja mówię, coś w tym systemie jest nie tak. To nie do końca chyba nawet jest tak z wodą mineralną, bo ją też trzeba opakować i do jej zapakowania, czy wydobycia, czy przewiezienia potrzebna jest energia, prawda? Plus samo wydobycie i nieodnawianie tych źródeł też jest właśnie innym wyzwaniem. Panie prezesie, ale też w kontekście tej transformacji, która czeka produkcję żywności, też jeszcze trudno nie nawiązać do Green Dealu. Wiemy o tym, że to będzie oś polityczno-gospodarcza, która na dekadę ukształtuje kształt Unii Europejskiej, również jej partnerów, tych krajów trzecich. I tutaj oczywiście przedłużeniem tej Green Dealu jest strategia Farm to Fork w kontekście produkcji żywności. Widzimy, że ona tam stawia sobie te główne cztery cele i chociażby ten cel związany ze zwiększeniem upraw ekologicznych. W Polsce w 2019 było to około 3,5%, gdy średnia dla Unii około 8-9% i też widzimy, że póki co jesteśmy w ogonie tej Unii Europejskiej, tam w doborowym gronie Rumunii i Bułgarii, niestety. Ale to mówię o tym trochę z perspektywy dwóch wątków, które chciałem jeszcze z panem poruszyć. Jak Green Deal wpłynie na unijny kształt biznesu mleczarskiego? To pierwsze. A drugi, jak Hochland jako spółka
spółka, a jednocześnie państwa partnerzy, czyli dostawcy, przygotowujecie się do tych zmian, które nadciągają i to też szybko nadciągają, bo my się też się zgodzimy, że one idą szybciej niż pewnie się parę lat temu nam wydawało. Powiem tak, to, że Polska nie jest wśród liderów upraw rolnych pod bio lub inne rzeczy, ma związek z tym, że rynek dla tych produktów jest bardzo mały. I widzimy to po naszym kolegom, którzy produkują mleko bio. Oni często muszą go importować, ale wciąż ten rynek jest niszowy. No i ma to związek z tym, z czym się borykają wszyscy producenci bio, że na to koszty oczywiście upraw dla wyrobów bio są znacznie wyższe i trzeba być w stanie przekładać to na konsumenta, na handel, a potem na konsumenta. I to jest problemem. Nie wiem, czy zdradzę tajemnicę, ale nie ma kraju w Europie, gdzie ser żółty jest tańszy niż w Polsce. I to ma swoje powody. Po prostu zarobki jednak jeszcze nie są takie, żeby Polak, jeśli ma wybór między serem bio i serem nie bio, nazwijmy to tak, wybierze ser bio. Jeśli ma taką kieszeń, to tak, ale na razie nie widzę tego, albo widzimy oczywiście trend i to idzie w dobrym kierunku, ale to potrwa. Więc bardzo często jest to związane po prostu z tym, że dla bio musi być przede wszystkim odbiorca, wtedy się i uprawa znajdzie. Bo jak jest biznes, rolnik rozumie, gdzie można zarobić i zrobi to. To nie jest tak, że on tego nie chciał. Więc tutaj jeszcze jest sporo czasu moim zdaniem i jest to związane po prostu z dochodami, które zresztą w Polsce idą ładnie do góry od kilku lat, także mamy nadzieję, że to automatycznie w jakiś sposób poszło. Co do przygotowania, to powiem tak, no oczywiście przygotowanie ma różne aspekty do tej takiej sytuacji, o niektórych już mówiłem. Innym aspektem, żeby zapewnić też swoją siłę biznesu, powiedzmy, na przyszłość, to Hochland zrobił taki bardzo ciekawy krok i się też zastanowił trochę jak mówię, Automotive się zastanowił nad elektrycznymi czy innymi tam silnikami. Myśmy się zastanawiali, a jak możemy tą naszą silną stronę, czyli umiejętność procesowania białek do produktów, które się nadają na chleb, można nas smażyć, kroić, jakkolwiek, jak swoje silne strony wykorzystać w białkach roślinnych. I kilka lat temu zaczęliśmy już intensywnie się tym zająć w grupie Hochland i wylączowaliśmy produkt albo grupę produktową pod marką Simply V. Od niedawna ją sprzedajemy również w Polsce. Są to produkty wytworzone z migdałów, czyli z mleka migdałowego można powiedzieć. I są to zamienniki, powiedzmy, sera zarówno do smarowania, do krojenia. No smaczne, powiedziałbym. I kto nasi konsumenci, którzy lubią wypróbować różne sposoby i tak zwani fleksitarianie, albo którzy odrzucają mięso z różnych powodów, weganie, wegetarianie. Zachęcam do wypróbowania, jest naprawdę dobry produkt. Więc my rozwijamy to i widzimy, że w Niemczech bardzo ładnie to się sprzedaje i dzisiaj Simply V jest liderem rynku tak zwanych zamienników sera w wersji wegańskiej i w Polsce nam to również dość dobrze pójdzie. Zresztą w Polsce już jest parę bardzo ciekawych ofert, jak mnie się wydaje, wegańskich. I przygotowanie Hochlandu właśnie polega też na tym, że budujemy taką trzecią nogę, gdzie mówimy, w jaki sposób można wykorzystać białka roślinne dla produktów, które spełniają te same oczekiwania konsumentów, jak te, które dzisiaj produkujemy z białek mlecznych.